Witam w WG Witnica, 29 wrzesień, Paweł Kucharski, godzina 18:15. Chciałem tutaj dla kolegów powiedzieć, że edycja zima, przyjmowanie gołębi zostaje przedłużona do 12 października. Dlatego, gdyż tych wysyłki były zablokowane, dopiero teraz ruszyły od 2 października, czyli od poniedziałku. No i jest tam parę osób chętnych, które te gołębie jeszcze będą wysyłać. Więc fajnie się złoży, że najprawdopodobniej osiągniemy tą wymaganą liczbę gołębi, która jest potrzebna do nagród, czyli 450 sztuk. Myślę, że jak dobrze pójdzie, to nawet będzie około 500 gołębi. Na tą chwilę mamy przyjętych 373 gołębie są przyjęte. I ten tutaj pierwszy gołębnik jest już oblatany. W tym gołębniku było 170 gołębi. Gołębie są już wypuszczane na wolność 8-9 dni, dokładnie nie pamiętam. Bardzo ładnie się te gołębie oblatały. Po 6 dniach przeliczyłem, to tylko 4 gołębie zginęły. Więc praktycznie bez strat. Gołębie są poszczepione raz przynajmniej, a niektóre są już poszczepione 2 razy. Już w sumie niektóre gołębie się odporniły, te co były pierwszy raz, to dzisiaj mija 3 tygodnie. Ze zdrowiem fajnie to wygląda, gołębie jak na razie nie chorują, aby tak było dalej. No fajna jest pogoda, tak jak w całej Polsce dopisuje, jest ciepło, więc to dla takich późnych mutków to sprzyja. Za chwileczkę będę je tutaj wołał do gołębnika na jedzenie, bo karmię je już te co wypuszczam raz dziennie, wieczorem. Dosyta, tak dużo im daje jeść, żeby się najadły ile chcą i żeby po prostu jedzenie jeszcze zostało im na rano. O, tutaj im nasypałem parę ziarek, żeby tutaj podeszły bardziej pod nogi, żeby można było je nagrać. Tutaj jeszcze dodam, że ta woliera środkowa zostanie wypuszczona jutro, tam jest gołębi około 130. Więc one jutro będą wypuszczone, jeżeli też się ładnie oblatają, a myślę, że już się oblatają ładnie, bo ten gołębnik lata, więc będą miały jakby łatwiej, to będziemy już mieli 300 gołębi oblatanych. W czwartej wolierze brakuje jeszcze do zapełnienia tam około 30 gołębi i będziemy później zapełniać pozostały tam ten gołębnik na wprost, tam gdzieś jakieś 100 sztuk gołębi będzie, będą to te wszystkie gołębie, które będą dosyłane od poniedziałku. No tam przetrzymamy je 2 tygodnie, założymy wolierę taką tymczasową. No dłużej nie będziemy już ich trzymać, no bo czas nas goni i będziemy je też oblatywać. Treningi będziemy zaczynać i te lota konkursowe, tak jak wszystko, jak jest w regulaminie. Będziemy się starać robić to zgodnie z regulaminem, czyli pod koniec tam listopada. Jak to w tym roku wyjdzie, dowiemy się za parę tygodni. Najważniejsze, aby było zdrowie dobre u gołębi, a później już może jakoś to będzie. No, nie ma co liczyć, że nie wiadomo jak to będzie wyglądało, bo to co mówię, to są krótkie odległości, ale to jest zima. W tym czasie, co my lotujemy, są bardzo krótkie dni. Często to są jakieś zachmurzenia, mglisto, no ale Tak to się bawimy już od kilku lat, więc myślę, że będzie dobrze. Na tym będę kończył. Także czekamy na wysyłkę gołębi po niedzieli. Parę osób tutaj mi się też zadeklarowało, że już no fajnie, że się zgłosili, że po prostu już nie będą dawać gołębi, bo stwierdzili, że mają przerośnięte mutki. No to jest zrozumiałe. Duża grupa ludzi miała gotowe te gołębie już w sierpniu, ale nie mieli jak ich dostarczyć, a to już jest koniec września, zanim je prześlą, to już będzie początek października. No ale i tak tych gołębi myślę, że się nazbiera spora grupa, więc będzie przy czym chodzić, przy czym pracować. Będzie na pewno fajna zabawa, jak co roku, adrenalina. Także życzę dobrego lotu. Dziękuję, Paweł Kucharski.